Siema, ja jestem Rado Jones. Został rzucony taki tweet na X-a na koncie Badimo, że Jailbreak będzie miał, uwaga, 7 lat. Wow, naprawdę sporo w sumie. 7 lat. Więc tak, no to jest niestety zapisane dużo rzeczy i jak widzicie, zostanie zakończony cykl wprowadzania aktualizacji co miesiąc. Co jest moim zdaniem tragiczną decyzją, ponieważ aktualizacje co miesiąc to dalej nie jest jakaś mega duża częstotliwość. Oczywiście jest gorzej w różnych grach typu Team Fortress 2, tak? W Team Fortress 2 gra na przykład więcej graczy niż w Jailbreaka. Valve ma totalnie wysrane na tą grę. Ale tutaj jest trochę chyba inna sytuacja, mam wrażenie. Bo Team Fortress 2 to jest gra, która nigdy nie umrze. A gry na Robloxie mają to do siebie, że jak są nieaktualizowane, to gracze odchodzą. Po prostu. Bo społeczność tych gier nie jest aż tak oddana. Jak właśnie na przykład takiego Team Fortress 2. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. No i jeśli oni będą teraz wprowadzać aktualizacje na przykład co 2, co 3 miesiące, to traci to, moi drodzy, sens. Ponieważ już aktualizacje raz na miesiąc to dla YouTubera tak naprawdę niewiele do kontentu. No bo jeśli zostaje wprowadzona aktualizacja, to ja mam tak, nagrywam wam, że wam po prostu informuję, że taka aktualizacja jest dodana. Później, jak została ona dodana, to robię film, którym wam przedstawiam. Jeśli został dodany samochód, to wam robię testy, czy warto go kupić, czy warto go tam zdobyć, co nie? Więc mam trzy filmy, raz na miesiąc, takie jakby z tych aktualizacji. Co nie jest najlepszym wynikiem, bym powiedział, bo w Fortnite, gdzie aktualizacje są co tydzień, co dwa, i przewyższają zdecydowanie bardziej niż kilka miesięcy tego, co wprowadzają do Jailbreaka, to myślę, że bym mógł nagrać zdecydowanie więcej odcinków. Teraz, jeśli będzie tak słabo z tymi aktualizacjami, no to kurde, miejmy nadzieję, że chociaż te aktualizacje nie stracą na wielkości. A w sumie, jak mamy więcej czasu, to niech one jakby właśnie większe będą niż te, co teraz były wprowadzane. Bo 2024 trochę mi się zapowiadał już na początku lepszy od poprzedniego. Czy się jeszcze będzie live event w tym roku? Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy ten live event coś ciekawego wprowadzi. Niby ma być OG Jailbreak, więc w sumie nic nam nie wprowadzą, tylko dadzą nam starą grę. Nie wiem. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, moi drodzy. Tak. Jailbreak, jak na to, że on ma 7 lat, to jest Roblox, moi drodzy. Gracze tej gry to są straszne chorągiewy, mam wrażenie. I sezonówki. I grają tylko w to, co jest najpopularniejsze. No. Popatrzcie sobie na Pet Simulator 99, a Pet Simulator X, Pet Simulator 2 i Pet Simulator. Jakie to są przepaście ilości graczy. Jailbreak, mimo tego, że ma 7 lat. 7 lat, walone 7 lat. Dalej gra w niego. Tak około plus minus 20 tysięcy graczy. On nawet nie bazuje na trendach Robloxowych, ponieważ trendy na gry z Policja versus Złodzieje zakończyły się gdzieś w roku 2019. No bo wtedy Mad City też wprowadzono, które przez jakiś czas było popularniejsze od Jailbreaka. Mad City przykładowo, to z 1000 graczy to teraz gra. Społeczność Jailbreaka jest bardzo oddana i do dzisiaj robią świetne koncepty samochodów, nowych rabunków, na przykład te koncepty broni, co teraz prowadzi, to nie, oni tego nie zrobili, tylko od gracza wzięli. Bo oni nie dość, że nawet swoich aktualizacji nie robią, to jeszcze nie chce im się nawet. Co tu się ze mną stało? Nieważne. Nie chcą wprowadzać rzeczy, które im gracze zrobią. To jest już takie lenistwo. Bo praktycznie każda aktualizacja to jest po prostu, że wzięli coś od społeczności i dodają to. Sami tego nie zrobią, tylko od społeczności biorą. A nawet im się tego teraz, moi drodzy, nie chce. To pokazuje trochę lenistwo. Tam jeszcze piszą, że chcą się zająć na robieniu gier. I przyznam, że to nie ma sensu w pewnym sensie, ponieważ Badimo nic nie znaczą na Robloxie. To, że Asimo teraz zrobi grę i Bad CC, co nie? To nic nie znaczy. To by znaczyło coś w 2018 czy 2019. Teraz to, że oni wprowadzą grę, nic nie znaczy. Przykładowo Rock Eaters. Po prostu, ta gra jest martwa już. Teraz, żeby gra była popularna, to musi ją wypuścić Big Games albo inne studio, które cokolwiek znaczy na tym Robloxie. A prawda jest taka, że no raczej za dużo oni jakieś tam
świetnych gier nie zrobią, zgaduję. Już patrząc po tym Rock Eaters, jeszcze w 2022 jakąś grę tam wydawali, która też upadła. Więc tak to właśnie wygląda, moi drodzy, z tymi grami od nich. One wszystkie poumierają i tyle, tak wygląda po prostu, więc porażką będą. Więc nie wiem, dlaczego chcą skupić się bardziej na robieniu gier niż na tym. Oczywiście wiadomo, for fun gry robią, ale Jaybreaka też mogą zrobić for fun, jakby, nie wiem. Ja nie wiem, o co im chodzi z tym statementem, mi się to nie podoba, strasznie to, co oni odwalili. Już i tak w tamtym roku tak pokazali taką leniwość tego, co mogli wprowadzać, że to słabe jest po prostu, bo moim zdaniem to oni powinni w jednej aktualizacji wprowadzać więcej, bo przykładowo popatrzcie sobie na tą część dolną mapy, ile jest tu rabunków, co nie? A ile rabunków jest tutaj? I tu jeszcze z jakim odstępem te rabunki są od siebie? A to z jakim małym? Dlaczego część krater jest taka pusta? Bo jest strasznie pusta, wam powiem. Naprawdę. Jak sobie wjeżdżę do tego Crater City, to większość to jest pusty teren po prostu. No nie wiem, no. Mają tyle jakichś tam rabunków od graczy. Mogą na przykład zrobić nową stację benzynową, bądź donut. W sensie po prostu zrobić coś, co polega na tym samym, stacja benzynowa i donut. I wprowadzić to, nie wiem, gdzieś w Crater City na przykład, co nie? I to już chociażby było ok. No ale im się już aż takich rzeczy nie chce robić. To jest po prostu lenistwo, moim zdaniem. Bo jak oni teraz będą jeszcze wprowadzać mniej tych aktualizacji, to mówię wam, twórcy nie będą mieli co nagrywać. Ja i tak szukam jak najbardziej pomysłów na filmy. Ja, jak wiecie, teraz to za długo nie nagrywam tego Jaybreaka. Nie nagrywam Jaybreaka od tam 7 lat, tylko ja nagrywam Jaybreaka od... ilu? Od 3 lat, ta. 4 lat prawie. Ale i tak do Jaybreaka tak wróciłem właśnie te 9 miesięcy temu, coś takiego, co nie? To już powiedzmy nawet 9 miesięcy tej ram Jaybreaka, już pomijam te inne lata, co nie? I ja próbuję wszystko robić. No, bardzo dużo tematów omówiłem. No i tych pomysłów jest po prostu coraz mniej. A aktualizacja to jest w pewnym sensie sposób na content i tak dalej, a jak tego nie będzie, to twórcy będą robić mniej odcinków, co się równa mniej graczy. Więc tak to właśnie wygląda. No, bo już i tak taki Creekcraft sam z siebie odszedł, ten my username został skancelowany z internetu. Ludzie już o nim przez ten czas zapomnieli i jeszcze tam był taki jeden Napkin Nate, to z tego co wiem, do więzieniu jest. No, więc tak to wygląda z tych najpopularniejszych twórców, że jeden odszedł, inni musieli odejść. No, bo aktualnie najpopularniejszy to jest VG. Ciekawe, czy VG odejdzie od tego Jaybreaka teraz, bo będzie mniej do nagrywania miał. Więc tak to wygląda, że taki niezmontowany film, wam powiem. Taki spokojny. Sobie tutaj rozmawiam. Po prostu, bo dla mnie to jest bardzo słabe zachowanie. Już i tak pokazywali, jak są leniwi w tamtym roku przykładowo, a teraz pokazują to jeszcze bardziej. I tak wprowadzają wszystko od społeczności, a nawet tego im się nie chce. Dosłownie nawet tego im się nie chce. Ja pierdzielę. Dobra, widzę, nie ma co już chyba tutaj narzekać. Nie będę chcieli, że to się nie odbije na grywalności gry, czy tam na jakości tych aktualizacji, czy ilości graczy. No więc tyle bym chciał powiedzieć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wysrywu na temat tego statementu. To tyle. Miłego dnia lub nocy wam wszystkim, nara.